Kosmos, ostateczna granica. Tymi słowami witały nas seriale z cyklu Star Trek, zarówno oryginalna seria, jak i następne pokolenia. Ale Kosmos to komiks, który ze Star Trekiem niewiele ma wspólnego, oprócz tego, że dzieje się w kosmosie, w przestrzeni kosmicznej. Cześć, Szymon z tej strony. W kolejnym odcinku Przeczytane z Biblioteki właśnie powiem kilka słów o tym bardzo intrygującym tytule wydanym przez wydawnictwo Team of Comics. Ja tę pozycję wypożyczyłem w Księżce Beskidzkiej w Bielsku Białej, w filii na osiedlu Słonecznym przy ulicy Reja. No i właśnie, co to jest ten kosmos? No, zobaczmy. Spróbujmy przejść początek, który pokieruje nas troszeczkę, co tu się dzieje. Mamy czerni kosmosu. Obiekt jakiś, mamy fantastyczne zbliżenie, już nasze kadrowanie, już nas w pewnym sensie wprowadza w nastrój. Ci, co śledzili troszeczkę w główne wydarzenia XX wieku, te obiekty w przestrzeni kosmicznej mogą się wydać znajome. Tu też mamy to. Lądowanie na powierzchni srebrnego globu. Cały czas nastrój. Muzyka gra, klimat się udziela. Czy muzyka? Muzyki nie ma, to jest cisza. W kosmosie jest cisza, ale my sobie wyobrażamy taką melodię. Przynajmniej ja tak miałem. Wychodzi Neil Armstrong. Stawia jako pierwszy człowiek stopę na Księżycu. Tak nam to tłumaczono. Wychodzi druga osoba. Niestety nie pamiętam imienia, nazwiska tego drugiego astronauty. Z perspektywy Księżyca widzimy Ziemię. Teraz powinny paść ważne słowa, ale tutaj mamy wbicie amerykańskiej flagi. Widzieliśmy te obrazki. Jeden kosmonauta robi zdjęcie drugiemu i tak dalej. Idziemy dalej. Jest cisza, oddalenie. Nie wiemy, co się dzieje. Aczkolwiek... Coś tu się nie zgadza. Dlaczego na Księżycu? Dlaczego w miejscu, gdzie nikogo nie ma, gdzie mamy być pierwsi, jest flaga? Do tego sowiecka, czerwona gwiazda na Księżycu. Tu tam się troszeczkę dyskutują. I przechodzimy na kanał drugi Houston. Mamy problem. Na Księżycu jest sowiecki lądownik. Oprócz tego lądownika jest też astronauta, kosmonauta, kobieta. Ona nie żyje. Co tu się stało? Czy to się stało? I to zaczyna, to było powiedzmy 30 stron, bo najciekawsze jest dopiero później. To jest takie wprowadzenie. I co my tu mamy? Mamy tutaj generalnie coś w rodzaju political fiction, a może nie. Jest to opowieść właśnie o tym, o tej załodze, można powiedzieć, czy o tej troszeczkę astronautce, która wylądowała na Księżycu, a może nie wylądowała. Czy to prawda, czy nieprawda? Tego nie wiemy. I to jest super element tego komiksu, moim zdaniem. Ponieważ mamy tutaj coś w rodzaju teorii spiskowych wszelkiej maści. Niejednokrotnie słyszeliśmy o tym, jak mówi się, że Neil Armstrong tak naprawdę nie wylądował, że to była mistyfikacja i tak dalej, że te dowody są sfabrykowane, gdzieś tam zrobili symulacje i tak dalej. Raczej nie, aczkolwiek pewności do końca stuprocentowej, takiej na 1000% mieć nie będziemy. A komiks fajnie się tym bawi, ponieważ w tamtych czasach, w latach 60., jeśli dobrze pamiętam, 70, w latach 60., tak, XX wieku, była wielka rywalizacja między Sowietami a, tak, 69, Sowietami a Amerykanami, jeżeli chodzi właśnie o wyścig kosmiczny. Kto pierwszy w kosmosie, kto pierwszy poleci, kto pierwszy wyląduje, kto pierwszy dotrze na Księżyc, na orbitę, kto pierwszy wyląduje na Księżycu. I ta walka trwała i była bardzo, bardzo istotna, bardzo, bardzo zażarta. I tutaj mamy właśnie tą teorię spiskową, założenie. A gdyby jednak Sowieci byli pierwsi, ale nie mogli tego udowodnić.
No właśnie. Czy ta historia mogła się wydarzyć? Moim zdaniem tak. I pod tym względem ten komiks jest, przypomina mi sztandar Czarnej Gwiazdy, który też czytałem, i tam też była sytuacja taka, że dopisujemy historię do przeszłości, fikcyjną teoretycznie, ale taką, która mogła się zdarzyć, która jest nie do udowodnienia, nie do potwierdzenia, aczkolwiek byłaby fajną legendą, że tak określę. Tutaj, czy coś takiego mogło mieć miejsce? Jak najbardziej. Czy to jest do udowodnienia? Raczej nie. Najlepsze jest to nastrój, który tutaj panuje. Po pierwsze, jest świetnie przedstawiony tutaj ta atmosfera tamtych czasów. Kolejną rzeczą, która jest kapitalnie zrobiona, to jest nastrój kosmosu. Ja miałem wrażenie, że czuję tą pustkę, tą obcość, tą nierzeczywistość troszeczkę, no ale to wynika z tego, że nie jesteśmy na powierzchni planety Ziemia. Jesteśmy zupełnie, zupełnie gdzie indziej. Bardzo mi się też podobało, że jest wyjaśnione, skąd ta postać tutaj, dlaczego ona tu jest, skąd ona się tu wzięła. Jest to zaskakujące, ale w myśl opowieści, która jest nam tu przedstawiona, realne. Ta postać, jak i pozostałe osoby będące, powiedzmy, załogą sowieckiego statku kosmicznego, też są ciekawe. Są bardzo fajnie przedstawione te relacje, ta duma narodowa, no jeszcze się powtórzę, to wyobcowanie. Naprawdę, naprawdę jest klimat. Ja osobiście generalnie polecam ten komiks, dla mnie, na mnie zrobił bardzo duże wrażenie. Ja też nie wiem, czy mówię teraz składnie, nieskładnie, bo tak się po prostu zastanawiam, widzę te kadry, tak sobie przypominam, jak to szło, jakie tam emocje były, jakie zdarzenia i naprawdę, naprawdę jest tu sporo bardzo ciekawych rzeczy. Ja wam pokazałem ile? 30 parę stron do momentu, w którym wszystko się zaczęło, że tak określę, zmieniać. Fajnie, bo mamy ten taki paradokumentalny, czy właśnie tego typu opisy, tego typu przedstawienia wskazują, że może coś jest na rzeczy, może generalnie było to nam, miało to miejsce, a może nie. Może to fikcja, może to prawda. Nie wiemy do końca. Możemy sobie sami opowiedzieć. Aczkolwiek jak ja przeczytałem ten komiks, to byłaby to fajna anegdota. I naprawdę, naprawdę intrygująca opowieść, gdyby była prawdziwa. Może jest, a raczej nie. Ale komiks, co jest najpiękniejsze moim zdaniem, nie daje nam na to jednoznacznej odpowiedzi. Ja zachęcam do przeczytania tego komiksu. Jeśli mieszkacie w Bielsku-Białej lub okolicach, zachęcam do odwiedzenia Księżnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej, Filii na Osiedlu Słonecznym. Ten komiks tam można sobie wypożyczyć. Naprawdę, naprawdę jest dobry klimat. Tylko warunek. Lubicie tego typu opowieści, lubicie troszeczkę teorii spiskowych, troszeczkę eksploracji kosmosu, trochę rywalizacji supermocarstw. Bo jeżeli oczekujecie, że wyskoczą tam dwaj superbohaterowie i zaczną się do siebie strzelać laserami, no to nie, to nie o to chodzi. Postacie w tej opowieści są fajnie, fajnie zniuansowane. I to mi się bardzo, ale to bardzo podoba. To tyle na dziś. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć!